witam. W dzisiejszym krótkim filmiku chciałem Wam opowiedzieć o tangramie. Wprawdzie mamy wakacje, ale pogoda za oknem troszkę mało wakacyjna. Część z Was, która nie wyjechała gdzieś na wakacje, może siedzi w domu i się nudzi. No to ja Was spróbuję teraz zainteresować taką starą chińską układanką tangramem. Ta układanka liczy sobie około 3000 lat i polega ona na tym, że kwadrat został podzielony na 7 elementów. Jest tutaj równoległobok, jest tutaj mniejszy kwadrat i jest 5 różnej wielkości trójkątów równoramiennych, prostokątnych. I okazuje się, że z tych 7 prostych elementów można układać przeróżne kształty. Te kształty to mogą być sylwetki ludzi, zwierząt, mogą to być kształty geometryczne, no na przykład może to być taka choineczka albo taki ptak. Można też ułożyć takiego małego Azjatę, nie wiem, Chińczyk, może Wietnamczyk to jest. Albo jakieś geometryczne wzory. Zasady zabawy są takie, że te 7 elementów możemy je przesuwać, możemy je obracać. W moim aplecie będzie to polegało na tym, że łapiąc za ten niebieski punkt będziemy mogli daną figurę obracać. Te 7 elementów trzeba jakoś połączyć tak, żeby powstała z nich jakaś tam figura. Te elementy nie mogą na siebie nachodzić w ten sposób i musimy do obrazka zużyć wszystkie 7 elementów. Są tysiące przeróżnych wzorów, ale można tutaj z tego też układać jakieś własne wzory, do czego zachęcam. No i ja Wam na początek zaproponuję ułożenie takiego oto kota. Będzie to można zrobić wchodząc na mój profil MatSpot na Facebooku albo na stronę matspot.pl. Linki znajdują się w opisie tego filmu.